No jest dokręcone, ale chcę sprawdzić przy okazji, słuchajcie, jedną rzecz. Bo tutaj właściwie już nie mam jak dokręcić tych dwóch. Bo spójrzcie tutaj. Mamy podkładkę, mamy sprężynę i mamy nakrętkę. I cała rzecz polegała na tym, taki był zamysł, że gdyby ta śruba była za długa, to nakrętkę miała ją dokręcić, docisnąć po prostu i zrobić z niej w tym momencie szpilkę. Świetny pomysł, naprawdę. Ale zobaczymy teraz, jak się nam ta śruba tutaj zachowa. Ile z jej wystaje. No niestety tu jest kiepsko z dojściem nasadowym i trzeba się pobawić płaskim, ale może... Słuchajcie, po pierwsze nie wiem, ile mi to zejdzie z tym turem. Jeszcze chcę pojechać na pole dzisiaj, zobaczyć co i jak. Ale mam nadzieję, że jutro bym już go skończył. To byłoby wtedy fantastycznie. W sumie tak, cała konstrukcja jest dosyć ciężka. No i takich rzeczy w pojedynkę się nie robi na pewno. No, ja nie mam wyjścia, muszę ją zrobić w pojedynkę. I tylko tyle chcę wam powiedzieć, że da się, że można to zrobić, trochę to zajmie dłużej, bo to jest, wiecie, nie, że tutaj ktoś podtrzyma, czy tam ktoś poda, tam ktoś przeciśnie i tak dalej i to jest. Nie, nie, takich rzeczy to po prostu w pojedynkę to nawet nie ma co marzyć, żeby to się udało. Natomiast na zasadzie takiej twoja, moja to już jest łatwiej. Także najpierw jeden bok, potem przejdę z drugiego boku, podsunę drugi bok i tak sobie powoli ten tur tutaj podejdzie do ciągnika. Mógłbym też podjechać ciągnikiem pod niego. Znaczy nie tyle pod to łoże, które tutaj będzie zaraz wciskane pod spód cały. Ale pod tamto główne ramię. No i zobaczymy, może właściwie da się to zrobić. Ale jeżeli się nie da, to już nie będzie tragedii. No, skubaniec jeden. Nie, tu trzeba, słuchajcie, chyba... jeszcze zobaczę, bo wiecie co, wezmę może tutaj psikacza takiego. Nie będę reklamował, więc... Nie powiem jakiego psikacza, ale być może tam w środku jest dużo piachu, bo te wąsy, słuchajcie, jak wiecie, widzieliście, jeżeli nie, ktoś nie zauważył, no to albo wróćcie do początku filmu, bo tam będzie, albo na przykład możecie zobaczyć też na innych filmikach z tym Ursusem, jak to się ma, jak to się przedstawia. I tam będzie pokazane, że te wąsy były na dole, ja w tej chwili je tutaj do góry podniosłem z racji tego, że muszę, że inaczej wtedy mi to po prostu nie będzie nic pasowało, a pasować musi, więc te otwory po prostu tu były cały czas otwarte. No i siłą rzeczy przez wiele lat tam się mogło coś dostać, jakieś piachy, nie piachy. No niestety to jest samo życie, jak to mówi nasz dobry znajomy. Co ciekawe, słuchajcie, wszyscy go znają, wszyscy go znamy. A jakoś Jarek nas nie zna. No nie wiem, jak to Jarek jest tam z tobą. Że my cię znamy, a ty nas nie znasz, co? Trzeba by jakiegoś badyla w celu sprawdzenia zawartości otworu. Nie. Słuchajcie. No to co? To można by to po prostu
Jeszcze zrobimy inny numer. Tu przykręcimy to. Jeszcze raz. Aha, bo tutaj jest jeszcze możliwość sprawdzenia. Widzicie na tej dolnej śrubie. Przecież tutaj była szpilka. Aha, bo tutaj będzie oto za krótkie, więc tutaj nie ma sensu jej przykręcać. Tylko od razu zrobić ten właśnie numer z tą kontrą. Dlaczego? Bo tutaj widzicie, tu jest ta jeszcze grubość tego mocowania drążka, a tu go nie ma i tutaj można to śmiało zrobić. Zakładamy teraz sprężynkę, podkładkę właściwą i można to na spokojnie tutaj dokręcić. Ważne jest, żeby tutaj to było naprawdę dobrze zrobione. Słuchajcie, to są ogromne siły, będą, jeżeli z tego co słyszałem, to jeżeli pompa tutaj jest dobrze dobra, nie jest z nią nic złego się nie dzieje, no to ten tur powinien około tony podnieść. No to słuchajcie, tutaj nie ma żartów na błędy, pomyłki. Oż ty kurde, popatrzcie, widzicie? Co tam się stało, nie wiem. O, jest. I teraz tu mamy właśnie to. Co tak strzeliło? Ja bym tej śruby nie ukręcił za nic na świecie, słuchajcie, bo to nie jest śruba, którą da się ukręcić. Może jakiś kamyczek albo coś. O, i teraz pokażę wam. Widzicie, teraz tutaj tą nakrętkę dokręcam do oporu i ona nam tutaj wtedy zrobi szpilkę i nam tak skontruje, że za nic w świecie nie wylezie. Słuchajcie, jeszcze wiecie co? Zanim może... Nie, to już się nie ruszy. O, i teraz trzeba właśnie tą nakrętkę porządnie przykręcić. O. O. I tu już nie ma prawa się nic stać. To w sumie można teraz obciąć, bo tutaj mamy tą, z tej śruby zrobi nam się szpilka i to wystarczy wtedy to odkręcić i ściągamy sobie blachę jak trzeba. Ale po co? To w niczym nie będzie przeszkadzać. Nie ruszę tego, już jest całkiem przykręcone. No i co? I drugi zestaw jeszcze, trzeci właściwie, czwarty. O, i tutaj przykręcamy, słuchajcie, czwartą śrubę i teraz to jak się będzie trzymało na tych czterech śrubach. No co za gadzina. O, pyk. Słuchajcie, ale tu mam tu obawy jeszcze, żeby to się... Nie, dobra, złapię to. Bo on jest tutaj troszeczkę inaczej, ten... to mocowanie drążka wyprofilowane i miałem przez chwilę obawy, żeby mi się to coś tam z tym nie działo. Ale ona tam ładnie wejdzie. No szkoda, że się nie chce nasadka zmieścić. No ale jakoś poradzimy. Jadę przy okazji zobaczyć jeszcze Zetora,
tego, którego widzieliście na ostatnim filmiku, bo będę się przymierzał, ale najpierw tur, będę się przymierzał, żeby go rozpołowić, bo no tam trzeba wymienić ten simmering drugi. Jedna mnie rzecz trochę martwi, że on trochę luźno wszedł, ten czołowy, słuchajcie. I to jest... No zresztą zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli on okaże się, że mimo to jest za luźny, a tam było wcześniej nawalone silikonu i ten silikon nic sobie nie poradził po prostu z tym, no to trzeba będzie, nie wiem, czy są takie jakieś inne wymiary, takie jakieś dziesiąte części, żeby to zrobić. W każdym razie coś będzie trzeba, być może będę wymieniał ten simmering jeszcze raz na nieco mniejszy, ale to mówię, to są już dziesiątki tam, żeby to było mniejsze. O. No i tu mamy już prawie przykręcone. O. Dobrze, rękawiczki, kurczę, bo jakbym przydzwonił tutaj gołymi palcami w to żelastwo, to nie byłoby ciekawie. Także to też pamiętajcie, zawsze w rękawiczkach. Także pamiętajcie, ręce to są drogie rzeczy. O ty kurna. A. I tu można to dokręcić teraz. Jeszcze. O ty. Nie można, widzę. Bo chciałoby się, a to dojechało już do końca. Nie no, to tego stąd już nikt nie wyjmie. Nikt nie wyjmie. O, ale tu mam się zrobił i będę musiał chyba, słuchajcie, poluzować, bo tu nie wejdą śruby. O, widzicie, jak człowiek się uczy, kurczę, na takich rzeczach. No więc muszę to poluzować, czyli dzisiaj nici z tego, żeby założyć tą drugą blachę chyba, bo chcę. A może, kurczę, jeszcze zdążę. To musi być nieco luźne, nie za bardzo, ale musi być luźne. O! Nie no, on tu się nie mieści. Dobra. Słuchajcie, tak tylko. Ech, ależ to jest. Trzyma jak tego za tego. No. Nieważne. O. No i teraz słuchajcie, co zrobimy. I teraz jak nam się to trochę rusza, to po prostu tu, a bo tu jeszcze, jak ja se z tym poradzę, ludu kochany. O, i teraz tutaj sobie wkręcimy śruby i jak wkręcimy śruby, no to to musi pasować wtedy. O. One są tutaj tylko po to, żeby nam się ta blacha nie przesunęła. Widzicie, człowiek się uczy całe życie. Nie można powiedzieć, a ja już wszystko wiem, ja wszędzie byłem, wszystko widziałem, nic z tych rzeczy. Całe życie. Coś się robi pierwszy raz, nie wolno się przy tym spieszyć. Widzicie, i nie chcę. Też nie mogę pchać tego na siłę, bo... no bo co? Bo po prostu zerwę gwint, zniszczę go tam. A to byłoby bardzo, bardzo niepozytywne.
Lećmy. No i siedzi. Teraz słuchajcie, można już z czystym sumieniem te wszystkie śruby dokręcić. O, do końca. Do końca. Do końca. No i tą, wiadomo, z nią to jest trochę zabawy. O, i teraz już będziemy. Dobra, siedzi. No i teraz te śruby tutaj, słuchajcie, kręcą się palcami. Zobaczcie, pyk, o, jedna, druga, widać. I teraz mamy to równo, także tu nam się nic nie będzie działo. Możemy je wykręcić, one już tu nie będą potrzebne. No, to jest jedno mocowanie z prawej strony. Teraz przejdziemy na lewą. No i zobaczmy, co się tutaj będzie działo. Zobaczmy, co się tutaj będzie działo. Tą blachę trzeba tak tylko tyle oczyścić, żeby tu nam nic nie przeszkadzało, nie zawadzało. No i podobnie, słuchajcie, jak tam. Tu trzeba założyć te śruby, żeby one nam tylko i wyłącznie utrzymały, widzicie, tą blachę w odpowiedniej pozycji. O. I teraz popatrzcie, tu przykręciłem trzy śruby, żeby ta blacha nie latała. Natomiast teraz to mocowanie tutaj idzie tu w górę, a potem tu przyjdzie właściwa śruba. Te dwie śruby techniczne w tej chwili idą do zdjęcia. Jeszcze raz. Tu mam nadzieję, żeby to widać. O. Teraz idzie sprężynka. Teraz podkładka. No słuchajcie, ja nie wiedziałem, że te rzeczy są takie drogie, bo podkładka sprężynowa, jedna sztuka, kosztuje 10 groszy, a ta podkładka twarda, zwykła, kosztuje 40 groszy na śrubę 12. No to są ceny naprawdę. No się wydaje, co to tam 40 groszy, ale zobaczcie, ile tego materiału jest i jak to w tym momencie wygląda. Złapać, może się złapie na tą dolną. No jakoś to trzeba, słuchajcie, zrobić. Chyba, że to podniósł na lewarku. I wtedy. Dobra. O, i słuchajcie. I dolna złapała. Zrobimy teraz jeszcze z prawej strony. Ta górna nie chce złapać. Zaraz zobaczymy dlaczego. Być może za wysoko trochę podniosłem. To się zaraz opuści. No i złapała. Świetnie. O to nam chodziło.
Czyli co? O, to, 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 to. Nie patrzcie na przykład na to, że ja tam coś jak Jarek. Nie, lubię gościa, choć go wcale nie znam, ale fajnie, fajnie to opowiada, fajnie kręci te swoje filmiki. Jest taki chyba, no sami wiecie, sympatyczny facet. Muszę kiedyś do niego pojechać. Tutaj nie będę tej dolnej przykręcał, bo obawiam się, że ona się straci gwint, bo dosyć ciężko idzie, więc ona sobie na razie niech pobędzie. My przykręcimy to tutaj. I mamy przykręcone tutaj już dwie blachy. Słuchajcie, bardzo porządnie. Dociśnięte. Tu troszeczkę mi wyszła. Widzicie, ta płotkatka sprężynowa, ale tak popatrzyłem na nią, ona się tutaj trzyma, nie będę jej ruszał. Tutaj jest bardzo dobrze. Tu dokręcone. Tu również dokręcone, podkładka na równo. Teraz, jak wcześniej widzieliście, te śruby, one nam to już są niepotrzebne. One nam tu ustawiły wszystko, co miały do ustawienia. No widzicie, one tak się szarpią. Tu musi być coś z gwintem. No to są stare śruby, słuchajcie, przez kilkudziesięciu lat. One przeciągnięte w te i w tamte. Więc tak to wygląda. Teraz trzeba, słuchajcie, lewarek wcisnąć z powrotem, żeby to było kurde blade takie łatwe, czyżby zamarzło? O, pyk. I lewarek lekko. Tą śrubę, słuchajcie, nie trzeba jakoś specjalnie, tylko lekko ją dokręcić i zrobione. No, blachy przykręcone. Trzeba pozbierać narzędzia. I na dzisiaj chyba to tyle. Bo tego klunkra fajnie byłoby go wrzucić, powiem wam, wiecie co? A przynajmniej spróbować. Dobra, zobaczymy, co się uda zrobić. Kamera niech sobie będzie tu.